zbulwersowani samorządowcy chcą, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy Orlen nie zawyżał sztucznie cen paliw w ostatnich miesiącach. To pokłosie utrzymania cen paliwa mimo zniesienia obniżonej stawki VAT na paliwo od 1 stycznia. Dziś samorządy liczą straty, jakie mogły z tego tytułu ponieść. Tak jest m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na terenie metropolii miesięcznie wykonuje się około 8,5 miliona kilometrów. Zużywa się ponad 3 miliony litrów paliwa. W związku z tym, jeżeli mówimy o tej różnicy cenowej, 90 groszy do złotówki, tak można ją szacować, jest to 3 miliony złotych miesięcznie. Ale zdaniem samorządowców straty ponieśli też sami mieszkańcy, którzy na co dzień tankują swoje pojazdy. Dodatkowe koszty odbijały się również na działalności przedsiębiorców. Stąd decyzja o zawiadomieniu UOKiK. O to, aby sprawdzić, czy aby nie nadużywano pozycji dominującej przez Orlen Paliwa spółka z o.o. i o to, aby wszcząć postępowanie wyjaśniające. Zastanawiamy się również, czy nie powinniśmy wystąpić do ministra, do pana premiera o to, aby również sprawdził te działania i zastanowić się, czy aby samorządy, przedsiębiorcy nie powinni zostać jakiegoś zadośćuczynienia. Z kolei prezes Orlenu Daniel Obajtek tłumaczył dziś, że dzięki takiej decyzji spółka zapobiegła chaosowi na stacjach benzynowych. Dodał także, że już wcześniej spółka zapowiadała, że dokona wszelkich starań, aby paliwo od nowego roku nie było droższe. Jak co roku w miastach województwa śląskiego 6 stycznia zorganizowane zostaną orszaki Trzech Króli. W Katowicach orszak zacznie się formować o godzinie 13:30 przed archikatedrą Chrystusa Króla. Następnie przejdziemy ulicami Powstańców, Lompy, Jagiellońską, Wita Stwosza, by powrócić już do wnętrza katedry i tam oddać pokłon i hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Nowością jest to, że będziemy w tym roku właśnie oddawać pokłon wewnątrz katedry. Z kolei w Bytomiu wyruszą aż 3 grupy. Początek orszaku o godzinie 14:30. Jedna rusza z Placu Akademickiego, druga z Placu Sikorskiego, a trzecia z ulicy Krakowskiej. Wszystkie te 3 grupy schodzą się na rynek o godzinie 15:00. No i tam pod sceną będą jasełka, koncert, no i wspólne kolędowanie i śpiewanie pastorałek. Świętować będą także w Tychach. Tam orszak rozpoczyna się o godzinie 12:45 przed kościołem świętej Marii Magdaleny. Królowie będą, jak to zwykle w Tychach bywa, konno, nie zabraknie także bryczki. Następnie przejdziemy przed Teatr Mały, tam odbędzie się scena dworu Heroda. Wszyscy w wielkiej procesji z tradycyjnym smokiem i w strojach. Stroje można pobrać od godziny 10:00 w Marii Magdalenie. Przejdziemy następnie na plac Baczyńskiego, tam odbędzie się scena Aniołu Pańskiego oraz scena walki dobra ze złem. Później orszak wróci na rynek przed kościół, tam odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. To będzie ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. W katowickim Spodku rusza turniej noworoczny z udziałem polskich szczypiornistów. Można powiedzieć, że turniej kolejny, bo kilka dni temu skończyliśmy turniej w Krakowie. To jest etap selekcji zawodników do wąskiego grona na Mistrzostwa Świata. Także każdy na pewno daje z siebie 100% i marzy o tym, żeby znaleźć się w wąskim gronie na Mistrzostwach. Sztab szkoleniowy powołał na katowicki turniej 22 zawodników. 18 z nich stanowić będzie polską kadrę na Mistrzostwach Świata. W Spodku pojawią się najlepsi z najlepszych, by zmierzyć się z Iranem, Maroko i Belgią. W tym momencie z jednej strony przygotowujemy już troszkę pod kątem analizy, taktyki zespołów pierwszych dwóch przeciwników, bo trzeciego przeciwnika przygotowaliśmy w Setniewie. Dalej poprawa elementów tych, które wymagają poprawy w odniesieniu do tego turnieju, który rozgrywaliśmy w Krakowie. Dokładanie kolejnych elementów taktycznych w ataku i w obronie. No i tak jak powiedziałem, przygotowanie najważniejsze teraz jest przygotowanie do pierwszych dwóch spotkań podczas Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w 2023 roku rozgrywane będą w Polsce i Szwecji. Kadra szczypiornistów swój udział w Mistrzostwach Świata rozpocznie w Katowicach, gdzie zagra przeciwko Francji, Słowenii i Arabii Saudyjskiej. Pejzaże, zwierzęta, galaktyka, stary mebel czy wzory geometryczne to 21 krzeseł, które zdaniem ich autorów powinny zrobić furorę podczas najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stworzyłam to krzesło razem z moim kolegą Mateuszem Bieleckim. No i
No i w sumie koncepcja, pomysł był mój. On się trochę dołożył z tymi rąbami jeszcze, bo on miał pomysł z rąbami i z różami. No i w końcu usunęliśmy róże, została tylko pszczoła i te rąby jeszcze gdzieś tam dołożyliśmy. Inspiracji tak naprawdę nie było, ale chciałyśmy robić projekt razem i początkowo był to jeden projekt, ale zrobiłyśmy różne projekty i nie mogłyśmy się zdecydować, na który, jakby, który ostatecznie robimy. No i robiłyśmy dwa krzesła, po prostu zrobiłyśmy zestaw. Zaczynaliśmy w sumie od wielu projektów, mieliśmy wiele pomysłów na rozpoczęcie, ale ten jakoś się wydał taki najbardziej przyjemny do wykonania, tak od razu jakoś się w miarę też przypodobał mi się techniką i stylem, więc poszedłem w niego, ale podczas robienia już samego wykonania bardzo dużo się zmieniło od podstawowego pierwszego pomysłu. Pomysłodawcami tej nietypowej aukcji są Zespół Szkół Plastycznych, Fundacja Ekologiczna Arka i Galeria Sfera, która podarowała krzesła w ramach idei tzw. upcyclingu, czyli przetwarzania wtórnych odpadów w wyroby o wyższej wartości. Dzięki umiejętnościom i talentowi uczniów krzesła zyskały drugie życie. Jeżeli chodzi o ten rok, w zasadzie każde krzesło jest troszkę w innej konwencji. Uczniowie mieli całkowitą dowolność, jeżeli chodzi o wybór tematu. No, początkowo był jakiś taki wspólny koncept, natomiast to się zmieniało z czasem. W związku z tym każde krzesło w zasadzie ma zupełnie indywidualny charakter. Prace nad krzesłami rozpoczęły się już we wrześniu na zajęciach z podstaw projektowania. Młodzi artyści pracowali nad różnorodnymi projektami, z których wybrane były te najlepsze. Efekty ich pracy zostaną wylicytowane już 28 stycznia w Galerii Sfera. Pieniądze dołożone zostaną do puli 31 finału orkiestry. Od początku to było tak pomyślane, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby to było przy tym wydarzeniu i myślę, że to się tak bardzo, bardzo fajnie sprawdza. To już 7. edycja tej aukcji. Pierwsza miała miejsce w 2017 roku. Jak zapowiadają jej organizatorzy, zapas krzeseł starczy im jeszcze na kilka kolejnych finałów orkiestry. Kolejny etap rajdu Dakar i kolejny sukces jednej z trzech ekip Energylandia Rally Team. Pozostałe dwie też jednak dzielnie walczą. Marek Goczał i Maciek Marton zdominowali rywalizację w klasie lekkich samochodów terenowych. Najszybciej pokonali każdy z odcinków z pomiarem czasu i w efekcie po 10 godzinach na mecie drugiego etapu mieli najlepszy czas. Pokonali drugą załogę o prawie 9,5 minuty. Bardzo długo cięliśmy się z Lupim o każdą sekundę. On mnie wyprzedzał, ja jego, on koło, ja koło. Złapaliśmy tylko jedno koło właśnie jak ścigaliśmy się z Lupim, ale wiedziałem, że to się tak skończy. Myślałem właśnie, kto wcześniej chyci koło, no ale ani on nie odpuścił, ani ja, no i my byliśmy tymi szczęśliwcami. Zwycięzcy pierwszego etapu i pierwsi liderzy rajdu Dakar, Eryk Goczał i Oriol Mena, na kolejnym etapie spisali się nieco gorzej, zajęli 5. miejsce. Znajdują się jednak na 4. pozycji w klasyfikacji generalnej z niewielką stratą do podium. To był chyba prawdziwy dakarowy odcinek. Było około 460 km, najdłuższy jaki w życiu jechałem i naprawdę myślę, że kamienie na kamieniach i tylko różny rodzaj. Na 12 kilometrze niestety musieliśmy zjechać Toyocie, która nas wyprzedzała i przebiliśmy dwa koła, więc cały dzień musieliśmy zachowawczo, żeby tylko nie przebić trzeciego, bo już musielibyśmy czekać na następne samochody. Na 5. miejscu w kwalifikacji generalnej znajdują się Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem. Dawno nie byłem taki szczęśliwy, chociaż dzisiaj no, troszkę nas prześladowało, ale no, tak jak mówię, jestem szczęśliwy, że jesteśmy na mecie, bo mało ile aut jest na mecie. No, nie mieliśmy dzisiaj szczęścia, tak naprawdę na 50. kilometrze rozkręcił się nam drążek i auto zaczęło nam slajdować. Rodzinny team Energylandii wciąż jest w walce o 3 czołowe miejsca. Dziś kolejna dakarowa próba o długości 669 km.